Agencja Artystyczna Harlem i Miasto Inowrocław zaprasza na Mistrzostwa Polskiej Federacji WADF w tańcu nowoczesnym. Impreza odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu 18 i 19 kwietnia od godziny 10. Współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Kujawskie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad mistrzostwami objął pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski. I had to change everything. I need a dancing family. I'm looking for something for us. I want to lose myself in your arms. No real assets, I didn't need words. And no comparison could be found. Open your heart, open your arms. WADF unites us. What's a free Wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Uczcili Katyńczyków. Konferencja prasowa. Inowrocław uczcił 84. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz delegacje służb mundurowych i instytucji złożyły wiązanki kwiatów na przykościelnym dziedzińcu kościoła pod wezwaniem świętej Barbary i świętego Maurycego, gdzie znajduje się dąb pamięci katyńskiej oraz głaz upamiętniający Katyńczyków. Wydarzeniom kulturalno-sportowym poświęcona była ostatnia konferencja prasowa zorganizowana w inowrocławskim ratuszu. Na spotkaniu z mediami przedstawiono m.in. program tegorocznej majówki. Witam Państwa na konferencji prasowej. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczy Wojciech Piniewski, pełniący funkcję prezydenta miasta Inowrocławia. Zarządca Kujawskiego Centrum Kultury Tomasz Maniszewski i zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Henryk Procek. Ja nazywam się Adriana Szymanowska i jestem naczelnikiem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Temat dzisiejszej konferencji to najbliższe wydarzenia, które zaplanowaliśmy w Inowrocławiu, ponieważ można już powiedzieć, że rozpoczynamy właśnie tym cyklem sezon imprez plenerowych i otwieramy właśnie ten sezon różnymi imprezami, które planujemy i w kwietniu, i w maju. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy Państwu o nich powiedzieć. Bez wątpienia mieszkańcy Inowrocławia czekają chyba najbardziej na długi weekend majowy, czyli majówkę, i dlatego od tego tematu rozpoczniemy. Proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta. Szanowni Państwo, kończy się pierwsza dekada kwietnia. Czyli tak jak powiedziała przed momentem Pani Naczelnik, sezon imprez plenerowych rusza, no i będzie trwał on aż do jesieni. Imprez zaplanowanych jest wiele, różnorodnych, skrojonych, zaplanowanych również pod kątem zainteresowań i dla dzieci, i dla młodzieży. Myślę, że wybór będzie duży. Oczywiście dziś koncentrujemy się na tych najbliższych, gdzie najistotniejszą jest majówka, ale potem jeszcze będziemy mówili o imprezach sportowych przygotowywanych ciut później niż majówka. Sama majówka ma sporo ciekawych wydarzeń, bo będą i imprezy sportowe jest planowana, o której Pan Dyrektor będzie za chwilę mówił, Pan Zarządca, ale również i muzycznie, i imprezy dla dzieci. Zatem staramy się, aby, no, mówiąc kolokwialnie, dla każdego coś ciekawego, coś przyjemnego się znalazło. Myślimy tu w szczególności o tych, którzy majówkę będą spędzali w Inowrocławiu. No i oczywiście o naszych gościach, którzy również majówkę będą spędzali w Inowrocławiu. Bardzo proszę. Oddajemy głos teraz. Dziękuję bardzo.
Dopowiadając tylko do tego już, o czym wspomniał pan prezydent, faktycznie 3 dni majowych świąt zaplanowaliśmy z myślą o każdym inowrocławianinie. I tak 1 maja to już 3. edycja 1-majowego przejazdu rowerowego. Tym razem musimy troszeczkę wydłużyć także etap przygotowań, więc tutaj we współpracy z Urzędem Miasta podjęliśmy decyzję o wydłużeniu także zapisów. Od dziś startuje na stronie internetowej Kujawskiego Centrum Kultury możliwość zapisywania się i tym samym uzyskania pakietu kulturalnego rowerzysty. Wydłużamy termin zapisów aż do 20 kwietnia. Na każdego, kto zgłosi się do naszego przejazdu, czekają takie elementy jak kupon na grilla, specjalna koszulka, gadżet rowerowy, oczywiście specjalny i jednostkowy numer startowy, a później po samym przejeździe zapraszamy na piknik rowerowy, gdzie wiele nagród, wiele konkursów, w których te nagrody można będzie zdobyć, na grillowisku inowrocławskim, jak co roku będzie można się tam świetnie pobawić. Mamy wśród nagród 3 rowery do wygrania, męski, damski oraz dziecięcy, ale są także inne atrakcyjne nagrody, oczywiście związane z tymi wszystkimi, dla których 2 kółka stanowią sedno życia. 2 maja to festyn dla dzieci i również we współpracy z Urzędem Miasta, w którym to projekcie przygotowanym przez ratusz Eko od Dziecka uczestniczy Kujawskie Centrum Kultury przez cały rok. Tym razem postanowiliśmy także wzbogacić majówkę dziecięcą o taki bardzo precyzyjnie dedykowany aspekt ekologiczny. I właśnie 2 maja event ekologiczny dla dzieci w Muszli Solankowej i przed Muszlą Solankową nie zabraknie warsztatów ekologicznych, różnego rodzaju gier i zabaw. Będą także dzieciaki mogły pogłębiać wiedzę, którą wynoszą zarówno z domu, jak i ze szkoły na temat aktywności proekologicznej, ale jednocześnie będą takie typowo dziecięce atrakcje typu dmuchańce, różnego rodzaju miejsca aktywności i występy specjalnego zespołu Stwory Głodomory. No to już sama nazwa wskazuje, iż najmłodsi będą się świetnie bawić. A 3 maja to Śpiewamy o Polsce. Śpiewamy o Polsce razem z zespołem White Sky. Będą to, i tutaj takie małe zaskoczenie, akustyczno-rockowe wersje utworów, które wszyscy znamy jako utwory no bardzo takie propolskie i patriotyczne. Nie zabraknie Witaj Majowa Jutrzenko czy Czerwonych Maków. Usłyszeć takie utwory w wersjach rockowych to jest chyba taki ewenement. Ale oczywiście nie zabraknie także tych śpiewanych o Polsce przez rasowych rock'n'rollowców, takie piosenki jak Wolność czy Spotkanie z. Na pewno również pojawią się podczas tego eventu. Serdecznie zapraszamy od 1 do 3 maja. Będzie się to wszystko działo, a punkt startowy każdej imprezy to oczywiście Muszla Solankowa w naszych inowrocławskich Solankach. Dziękuję panie dyrektorze. Jeszcze jak od razu pan dyrektor mówi, to proszę o szczegóły najbliższego festiwalu w Inno Kobiety. No tak, proszę państwa, i tak spojrzę, bo na ekranie pojawi się za chwileczkę plakat przygotowany przez już zaprzyjaźnionego z Inowrocławiem mistrza Andrzeja Pongowskiego w Ino Kobiety i Śpiew. To pierwszy ogólnopolski konkurs interpretacji wokalnych utworów do tekstów Marka Dutkiewicza. Marek Dutkiewicz to autor ponad, uwaga, 300 przebojów. Nie mówię już tutaj o samych utworach, których jest pewnie ponad 1000, ale 300 przebojów, które znamy właściwie wszyscy. Nawet jeżeli nie mieliśmy świadomości, że to Marek Dutkiewicz jest ich twórcą, to tak naprawdę, jeżeli rzucę, panie prezydencie, tytuły Jolka, Jolka, pamiętasz? Czy Choć pomaluj mój świat, czy Dmuchawce, latawce, wiatr, czy Ewakuacja Ewy Farnej, to wszystko są utwory Marka Dutkiewicza. Wybraliśmy, nie my jako Kacek, tylko jury złożone z Marka Dutkiewicza, Joanny Dark, piosenkarki oraz muzyka naszego inowrocławskiego Zbigniewa Florka. Wybraliśmy spośród 27 zgłoszeń 10 dziewcząt, pań, które wystąpią w tym konkursie. I tutaj taka ciekawostka, bo
Mam taką nadzieję, że my jako Inowrocławianie i sam Inowrocław bardzo mile ugości ludzi z Białegostoku, z Krakowa, z Warszawy, z Pabianic, z Gorzowa Wielkopolskiego, ale oczywiście będzie także reprezentacja nasza regionalna. Udało się wyodrębnić także 3 dziewczyny z naszego regionu, z Kruszwicy, z Zacisza Janikowa i z Kłopotu, więc zapowiada się fantastyczny konkurs, ale także i gala. Jeżeli chodzi o sam konkurs, on będzie przebiegał 3-etapowo. Pierwszy etap to będą przygotowania 2-dniowe pod kierunkiem choreografów oraz nauczycieli wokalu, którzy będą dodatkowo jeszcze pracowali z uczestniczkami nad zaproponowanymi im utworami. Natomiast w piątek, 19 kwietnia, odbędzie się konkurs od godziny 17 do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu. Zapraszamy wszystkich. Wstęp jest wolny, więc w tym dniu każdy, kto przyjdzie do teatru, zostanie przez nas ugoszczony, będzie mógł usłyszeć wykonania wszystkich 10 uczestniczek naszego konkursu. Natomiast w sobotę odbędzie się gala finałowa, w której piątka wybranych uczestniczek będzie walczyła o 3 pierwsze nagrody. Złotą, srebrną i brązową jolkę. Konkurs rozpoczyna się o godzinie, finał i koncert galowy rozpoczyna się o godzinie 17, a gościem specjalnym naszej pierwszej edycji konkursu i gali finałowej będzie Felicjan Andrzejczak. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pretekst do przyjechania do Inowrocławia to nie tylko festiwal Wino, Kobiety i Śpiew. Będziemy nam bardzo miło gościć również zawodników z całej Polski podczas już sportowej imprezy, która odbędzie się w hali. Proszę o szczegóły Pana. Tak, już Szanowni Państwo. Dobrze. Szanowni Państwo, już 18 i 19 kwietnia Inowrocław po raz kolejny stanie się taneczną stolicą Polski. Można powiedzieć, że jest to impreza i sportowa, i kulturalna również, no bo kto nie kocha tańca i kto nie kocha sportu. Będzie to po prostu Mistrzostwa Polski World Artistic Dance Federation. Przede wszystkim będzie to taniec uliczny, Urban Pop i Urban Street. Na naszej hali widowiskowej będzie się odbywał przez 2 dni. Najpierw będą to indywidualne występy i indywidualne konkursy, a potem będzie to również występy będą grupowe. Oczywiście zawodników łącznie będzie około 2,5 tysiąca. Impreza wstęp jest darmowy, a więc zapraszam wszystkich mieszkańców i nie tylko Inowrocławia na przybycie tutaj w imieniu pełniącego funkcję prezydenta Wojciecha Pinieskiego. Na przybycie naprawdę są to fenomenalne występy, tym bardziej, że mamy utytułowanych zawodników z Inowrocławia, którzy tutaj dobrze sobie po prostu w tym radzą. Oczywiście będzie to również, żeby tutaj disco, dance, hip hop, bardzo wiele gatunków tańca, więc Państwa serdecznie na tą imprezę zapraszam. Jest to tutaj współorganizatorem jest Agencja Artystyczna Harlem, również tutaj Kacek i OSIR. No a wiadomo jest, że wszystko to odbywa się pod patronatem. Patronatem objął pełniący funkcję prezydenta Wojciech Piniewski. Dziękuję bardzo. I najbliższa impreza sportowa, jedna z celowych, można powiedzieć, w Inowrocławiu, to festiwal biegowy. I jeszcze poproszę Pana. Słuchajcie Państwo, już 15 w zasadzie jubileuszowy bieg, w zasadzie festiwal biegowy, a mianowicie bieg piastowski. Bieg piastowski jak co roku będzie się odbywał z Kruszwicy do Inowrocławia. Ten główny bieg, czyli głównym biegiem będzie półmaraton. Natomiast pierwszego dnia będą to biegi młodzieżowe. I tutaj w szkoły inowrocławskiej nie tylko młodzież będzie mogła uczestniczyć
ta młodzież, która się zgłosi, a więc będą to biegi na 600 metrów, 800 metrów, 1000 metrów i po prostu 1500 metrów w różnych kategoriach wiekowych. A więc to będzie pierwszy dzień festiwalu biegowego, natomiast drugi dzień festiwalu no to są bieg na 5 km i na 10 km. No i głównym biegiem będzie półmaraton, czyli po prostu około 21 km. Impreza jak zwykle cieszy się dużą popularnością. Można powiedzieć, że tutaj bardzo dobrze wkomponowuje się w Kujawy, w tą historyczną część Kujaw, ponieważ sama nazwa wskazuje bieg, że jest to bieg piastowski. Już na dzień dzisiejszy, czyli na dzień mamy około 176 uczestników zgłosiło się do nas na ten główny bieg, 50 uczestników na 10 km i na 5 km 76 uczestników, ale wiemy, że to po prostu nie jest jeszcze koniec, że będą te zapisy cały czas trwały. Wszystkich biegaczy zapraszam, żeby można się rejestrować na stronach www.biegpiastowski.pl lub na www.domtel-sport.pl. A więc tutaj możecie Państwo, wszyscy biegacze mogą się rejestrować, a zarówno na ten festiwal biegowy, jak również na imprezę taneczną zapraszam wszystkich mieszkańców. Imprezy są świetne, bardzo widowiskowe. Nie ma nic piękniejszego niż sport. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatnia impreza, o której chcielibyśmy Państwu powiedzieć. Doszliśmy do wniosku, że jeszcze poza sportem muzyka. Tak, właśnie w pierwszym zdaniu chciałam tutaj dopowiedzieć do pana dyrektora, że oprócz sportu również kultura, muzyka to też jest coś pięknego, ale też można powiedzieć, że motoryzacja, bo 25 maja zapraszamy na plac imprez przy ulicy Wierzbińskiego na zlot Cadillaców. Będzie to drugi zlot w Inowrocławiu. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy razem z Cadillac Owners Poland takie wydarzenie. Impreza w stylu amerykańskim. Pozostajemy oczywiście w tym duchu, bo Cadillac to jeden z znaków rozpoznawczych. Także i w tym roku przyjadą do Inowrocławia Cadillac. Impreza kolejna o charakterze ogólnopolskim, bo to są właściciele samochodów z całej Polski, którzy zjeżdżają się tutaj na właśnie między innymi do Inowrocławia. Podczas imprezy w paradzie weźmie kilkadziesiąt Cadillaców z całej Polski. Mamy zaplanowaną też część artystyczną i tutaj będzie koncert zespołu Rock and Rollers. Mamy zaplanowane także atrakcje dla dzieci i dorosłych, strefę gastronomiczną, bezpłatne dmuchańce, symulatory, także to wszystko na placu imprez 25 maja. Oczywiście wstęp na imprezę jest bezpłatny. Jesteśmy w trakcie przygotowywania jeszcze innych atrakcji na tę imprezę, także będziemy na bieżąco informować mieszkańców o tym, co będzie czekało podczas zlotu Cadillaców i oczywiście podczas innych imprez, na które już teraz zapraszamy gorąco. I poproszę o dwa słowa podsumowania pana prezydenta. Szanowni Państwo, to była tylko zapowiedź tego, co czeka nas w kwietniu do końca miesiąca i w maju. Przekonany jestem, że to nie całość tych majowych eventów, które przygotowujemy. Jeszcze sporo nowych rzeczy się pojawi, o których dzisiaj nie chcemy mówić. Zapraszam serdecznie i na wydarzenia sportowe, i na wydarzenia muzyczne, i kulturalne, i wystawy wszelkiego rodzaju w tych wydarzeniach kulturalnych włącznie. Nie konfrontujemy tych różnych dziedzin życia, a przeciwnie, wspieramy i staramy się zapewnić dostępność i do kultury, i do sportu, i by taką ofertę mogło miasto najszerzej mieszkańcom przedstawiać. No i to tyle. No, majówka najbliższa. Zapraszamy na majówkę. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.